Państwu, nazywam się Adam Korytowski, witam Państwa na sali wystaw Tucholskiego Ośrodka Kultury. Mamy wielką przyjemność prezentować dzisiaj Państwu akwarele pana Adama Papkę. Za oknem mamy krajobraz już jesienny i myślę, że sztuka pana Adama będzie tutaj korespondować właśnie z naszą tucholską aurą. Ale zanim przejdziemy do tutaj naszego wernisażu, jeszcze kilka, właściwie jedna informacja techniczna. Przed wejściem jest pani Monika, która ma losy. Te losy, to dla Państwa przygotowaliśmy taką zabawę. Los kosztuje 20 zł. I na koniec wernisażu wylosujemy numerek, który wygra pracę. Zaraz pan Adam zaprezentuje, którą. O, właśnie. I ta wspaniała akwarela powstała wczoraj na warsztatach plastycznych w naszej sztukarni. Jest to praca właśnie pana Adama, podpisana, z tyłu są także notatki. I tą pracę rozlosujemy pośród tych osób, które wykupią losy. Nagroda jest jedna, ale wszystkie losy będą wygrane, gdyż każdy los jest wejściówką na koncert na recital Anna German, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 19, także u nas, u góry, na dużej sali. Także jeżeli nie uda się wygrać akwareli, bo tylko niestety jedna osoba wygra, to można z tym numerkiem wejść o godzinie 19 na naszą salę koncertową. Dodam jeszcze, że cała kwota, która zostanie zebrana z tych losów, będzie darowizną od uczestników dzisiejszego wernisażu na rzecz właśnie naszej sztukarni, którą prowadzi pani Kasia Piotrowska. Brawa. I z tych funduszy zostaną zakupione wszelkie materiały, które są im potrzebne, które już pani Kasia zadecyduje, co z tą darowizną zrobić. Także scenariusz jest taki, że najpierw sobie tutaj trochę porozmawiamy i jeszcze zaśpiewamy. Potem pan Adam opowie nam o swojej sztuce. Potem będzie czas wolny na zakup biletów i oglądanie oczywiście, i na zakup losów. I potem wylosujemy tego jednego szczęśliwca. Powitałem Państwa na naszej sali, ale zapomniałem jeszcze powitać szczególnie przedstawicieli mediów, Tygodnik Tucholski i agencja Tokis Press. Bardzo dziękujemy zawsze za patronat medialny, który pełnicie nad różnymi naszymi przedsięwzięciami. A teraz co do tematyki naszej wystawy i naszego wernisażu. Pan Adam Papkę, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunek artystyczno-pedagogiczny. W 1993 roku uzyskał dyplom w pracowni malarstwa profesora Mieczysława Wiśniewskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, fotografią reklamową oraz projektowaniem graficznym. Specjalizuje się w technice akwareli. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych prestiżowej rangi w zakresie techniki akwareli. Adam Papkę brał udział w licznych plenerach oraz podróżach artystycznych w kraju i za granicą. Prace pana Adama znajdują się w zbiorach muzeów oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Tych krajów można by wymieniać naprawdę długą listę. Wszystko macie Państwo. Poświęcony czas wystawie mojej akwareli dzisiaj wcale nie tak łatwo jest zaciągnąć publiczność na różne wydarzenia, zwłaszcza takie związane z malarstwem czy akwarelą, która zawsze idzie jakimś tam własnym torem, jeśli chodzi o działanie całe wokół tej techniki. Ja tutaj do Tucholi bardzo chętnie wracam. Tamta wystawa rzeczywiście miała taki szczególny charakter. Po 4 latach wracam. No, w dużej mierze z zupełnie nowymi tematami, z różnych innych miejsc.
troszeczkę z innymi doświadczeniami z przeżyć i w plenerze i gdzieś tam przetwarzanych w studio. Wracam też tutaj do Tucholi z przyjemnością, bo to nie tylko wystawy, ale też edukacja w takim dosłownym rozumieniu. Mam przyjemność pracować tutaj z grupą młodzieży, bardzo zdolnej młodzieży i to jest no, duże podziękowanie też tutaj dla zespołu, dla pani Kasi Piotrowskiej, dla, no, dla Adama, dla dyrektora, który prowadzi też cały ten zespół, bo no, sztuką jest dzisiaj odkrywać szybko te umiejętności, te talenty i później pielęgnować, prowadzić i tak jak wspomniałem, mile mi się tu wraca i tak, żeby móc tam troszeczkę tych moich doświadczeń też przekazać i wspólnie pomalować. Wsiądź do pociągu, byle jakiego. Wszystkie talenty na rzecz. W taką podróż chcę wyruszyć.